Słuchajcie, co tutaj jest? O, dwa są. O Jezu, ile bejbusiów. O Boże. Jezu, to wygląda jak cebula. Słuchajcie, kupiłam szczypior. Hejka, mam na imię Kasia i witam Was na kanale Wsi Głos. Jak wiecie, mam psa, ale mam też koty. Lubię roślinki doniczkowe, natomiast koty bardzo często obgryzają te roślinki, więc dobierając rośliny do domu ze zwierzętami, musimy zwracać uwagę na to, czy rośliny są bezpieczne, czy nie są toksyczne. No i właśnie, dzisiaj chciałam Wam pokazać trzy roślinki, które są bezpieczne dla zwierząt. Mam przed sobą paczkę, bo rośliny, które Wam pokażę, zamówiłam przez internet. Pierwszy raz w ten sposób kupuję rośliny, natomiast ten sklep, Zielony Parapet, ja temu sklepowi ufam. Wiele osób go poleca i ja też z niego kupowałam już różne podłoża, doniczki i tak dalej. I podobno te roślinki pakują tak, że są bezpieczne, też te paczki szybko dochodzą, więc mam nadzieję, że te roślinki, które zamówiłam, będą żyły. Więc właśnie oprócz tego, że pokażę Wam trzy bardzo fajne, ciekawe roślinki, które są bezpieczne dla i psów, i kotów, ogólnie po prostu dla zwierząt, to też zobaczymy sobie razem, w jakim stanie docierają roślinki do klienta, więc jestem bardzo ciekawa. Dobra, to teraz skieruję kamerę na paczkę i zrobimy unboxing, a potem opowiem Wam chwilkę o każdej z tych roślinek. No dobra, to lecimy. Tutaj Feluś sobie śpi. Te paczki z Zielonego Parapetu są tak fajnie ekopakowane. Właśnie nie ma żadnej taśmy, tylko są te metalowe zaczepy. Też w środku jak jest jakieś wypełnienie, to to jest papier. Dobra, jak się za to zabrać? O, pokażę w Waszą stronę. Po 7 dniach przenieść roślinę do odpowiedniego podłoża. No dobra. O, troszkę mi się ręce aż trzęsą. Trochę jak w święta się czuję. O, jest Nelcia. Nelcia, co tutaj jest? Co tutaj mamy? Czekaj, czekaj. Delikatnie, delikatnie. Tak, nic nie ma. O, tutaj są. O. Dobra, to zaraz. Ojej, wszyscy się zeszli. Jedna, dobra. Druga roślinka. I trzecia. I tutaj jeszcze zamówiłam podłoża i jakieś tam wkłady do doniczek. To mogę Wam... O! Zastanawiam, co to takie ciepłe. Zobaczcie. Mamy wkład grzejący. Jest jeszcze bardzo ciepłe, więc nie było szans, żeby te roślinki zmarzły w jakikolwiek sposób. Dobra, to odkładamy. I w tej drugiej części paczki pewnie jest reszta zamówienia, czyli rzeczy nieroślinkowe. Tak, i tutaj mam podłoże. To jest podłoże do sukulentów i kaktusów. I jeszcze jakieś tam doniczki zamówiłam. Nelciu, ale ty mi tu pomagasz. Fajnie pachnie. Fajnie to. Zobaczcie, właśnie w Zielonym Parapecie teraz są takie eko-doniczki. To są doniczki z włókna kokosowego. Super sprawa. No i tutaj jeszcze kupiłam taki wkład po prostu do osłonki. Bardzo lubię te przezroczyste, bo wtedy wszystko widać, czy podłoże już jest wilgotne i czy wymaga podlania, widać, czy korzenie są zdrowe. Do tego podstawkę i właśnie taką ładną osłonkę. Dobra, ale przechodzimy do sedna dzisiejszego odcinka, czyli czas zobaczyć, w jakim stanie roślinki przyszły. O, Boże! Słuchajcie, od razu jak widzicie, każda z tych trzech roślinek to są maleństwa. Ja zamówiłam takie bejbusie, maluchy. Nie ukrywam, po prostu takie rośliny są dużo tańsze. I też wiecie co, jakoś chyba więcej radości mi sprawia zajmowanie się takimi maluchami. Wtedy wiecie, każdy pojedynczy wypuszczony listek to jest po prostu wydarzenie w domu. Nie mówię, że nie lubię dużych roślin, bo jak widzicie, tu jest duża roślina, tam jest taka duża kalatea. Natomiast no właśnie, duża roślina, już raczej taka podhodowana, to jest duży też koszt. A właśnie przy takich maluszkach też jest dużo zabawy. Dobra.
Zobaczcie. Jezu, śliczna. Tutaj zobaczcie, idzie nowy listek. To słuchajcie jest Calathea. Całą nazwę wyświetlę wam po prostu tutaj poniżej. O, tu wychodzi korzonek. Prześliczna jest. I już wam mówię, co to jest za roślinka. Tam za mną widać też Calatheę, inną odmianę. Co? Tutaj nic nie ma, Nelciu. Tutaj ta roślinka z tyłu, ona teraz jest niestety trochę klapnięta, bo jest po przesadzaniu. I Calathea charakteryzuje... To są takie trochę kapryśne rośliny. One mają właśnie na przykład wrażliwe korzenie i nie lubią majstrowania przy tych korzeniach. I właśnie po przesadzeniu ona, podejrzewam, że będzie dochodziła długo do siebie. Generalnie właśnie Calathea charakteryzują się pięknymi liściami. Calathea są najróżniejsze, właśnie ta, która jest za mną, ma takie długie, cienkie, falujące liście. Ta charakteryzuje się właśnie okrągłymi liśćmi i zobaczcie też, na tych liściach jest taki piękny wzór. Jeszcze teraz ładnie to słońce nam świeci. Natomiast Calathea nie lubi bezpośredniego światła. Może wtedy na niej się pojawiać, mogą się pojawiać takie brązowe plamki. Czyli tak, to jest roślinka bezpieczna dla zwierząt. Calathea występują w najróżniejszych odmianach, więc tutaj z tymi roślinkami można zaszaleć, na przykład kilka postawić koło siebie, będą fajnie ze sobą wyglądały. To są roślinki, które nie lubią bezpośredniego słońca, one preferują półcień. Właśnie jeżeli są wystawione na bezpośrednie słońce, tak jakbym tutaj postawiła gdzieś, to zrobiłyby się brązowe plamki. I są to też niestety roślinki, które bardzo reagują na słabą jakość wody. Jeżeli będziecie podlewać taką kranówką najzwyklejszą, to też będą się robiły brązowe końcówki i całe obrzeża liści będą brązowiały. Musimy podlewać tą roślinkę wodą przygotowaną, przefiltrowaną albo deszczówką. Ja podlewam moje roślinki przefiltrowaną wodą i to się sprawdza. Więc takie maleństwo. Calathea cechują się niby powolnym wzrostem i tak mówi się o tym, że Calathea wypuszcza w ciągu roku 5-6 liści. Natomiast z mojego doświadczenia tak nie jest, nie wiem, ale ta moja Calathea, którą mam za sobą, ona podwoiła swoją wielkość i objętość w przeciągu roku i wypuszcza liść za liściem, więc nie wiem, czy to jest taka odmiana, która rośnie jak szalona, czy to jest jakiś wyjątek, zobaczymy jak ta będzie rosła. No i właśnie mam taki plan, żeby one stały obok siebie, bo jeszcze zapomniałam, Calathea uwielbiają jak jest wilgotno. Jeżeli postawicie je gdzieś koło grzejnika, to też pousycha wam, więc to są piękne rośliny, które mają po prostu no, bardzo dekoracyjne liście, ale wymagają trochę opieki i właśnie tam ta Calathea stoi koło nawilżacza powietrza, więc myślę, że jak obok postawię tą, to będzie im tam razem dobrze. Więc tak, jak wam się podoba? Oj, zobaczcie, włożyłam do tej doniczki kokosowej. Generalnie te roślinki no, wymagały przesadzenia, tak zresztą jak było napisane na kartonie, w ogóle jakieś to słońce mi świeci prosto w oczy. Natomiast jeszcze dam im z tydzień na zaklimatyzowanie się w nowych warunkach, wiecie, to jest inna temperatura, wilgotność niż tam, gdzie sobie wcześniej żyły, więc nie będę od razu majstrowała przy korzeniach i przesadzała ich, tylko dam tydzień najpierw na przyzwyczajenie się do tych warunków, jakie są tutaj, a potem wszystkie roślinki przesadzę do odpowiedniego podłoża i docelowych doniczek. Dobra, no to lecimy dalej. Powiem wam, że myślałam, że ta Calathea będzie w gorszym stanie, bo właśnie jej liście są spore, a wiadomo jak to w przesyłkach. Myślałam, że się pognie, że będą jakieś uszkodzenia mechaniczne, ale jest w porządku. O, tutaj jakieś się wysypuje podłoże. O, proszę. Dwa są. Ho, ho. Zobaczcie, to są, kochani, to są bananowce. I normalnie są tutaj dwa. O, jeszcze trzeci idzie. O Jezu, ile bejbusiów. Zobaczcie, tu jest jeszcze maluszek, tutaj i jeszcze tutaj pod tą taśmą idzie kolejny. Więc tak naprawdę... O, i jeszcze jeden. Więc tak naprawdę kupując jedną roślinkę, jednego bananowca, dostałam cztery malusieńkie i dwa takie trochę podrośnięte. Super!
ekstra. Myślę, że je porozsadzam, jeszcze zobaczę. Bananowiec w tej chwili wygląda bardzo niepozornie. Ci podoba się zapach. W tej chwili wygląda bardzo niepozornie, natomiast jest to jedna z szybciej rosnących roślin, jakie możemy trzymać w domu. Ona może dorosnąć do 2 metrów. I oczywiście można sobie zamówić od razu większą roślinę. Ja wzięłam maluszka, właśnie z tego względu, że bardzo szybko rośnie i podobno po prostu to idzie list za liściem. Więc też jak przesadzacie taką roślinkę, to warto do troszkę większej doniczki niż normalnie byście przesadzali jakieś tam inne roślinki, bo właśnie bardzo szybko się rozwija, szybko rośnie, potrzebują korzenie dużo, dużo miejsca. Generalnie przy przesadzaniu jest taka zasada, że jeżeli teraz doniczka ma tam, nie wiem, ona ma pewnie z 5 cm, to przesadzamy do o centymetr większej, czyli o rozmiar większej. Właśnie natomiast przy bananowcu można do jeszcze troszeczkę większej przesadzić od razu. No właśnie, roślinka, która jest bezpieczna dla zwierząt i ona potem, jak będzie większa, będzie miała takie piękne, wielkie, dekoracyjne liście. Ja generalnie lubię takie roślinki, które wprowadzają taką, wiecie, egzotykę, więc super. No i właśnie rośnie bardzo szybko. To też no, sprawia radochę, jak widać, że idzie liść za liściem. I tutaj też ona chyba sobie będzie stała w czymś takim. O! Super, w ogóle jestem w szoku, że te maluszki jeszcze są. To postaram się je chyba na początku tutaj podhodować, a potem przy przesadzaniu porozdzielam je. Porozdzielam je i będziemy mieć kilka bananowców ekstra. No dobra, i trzecia roślina, która chyba będzie krojem najciekawsza. Tutaj też troszkę podłoże się wysypało. O Boże, Jezu, to wygląda jak cebula. Słuchajcie, kupiłam szczypior. O matko, to zaraz wypadnie z tego podłoża. A. O nie, to tutaj ledwo siedzi. Słuchajcie, to też jest bejbuś, a właściwie jak widać 3 bejbusie, 1, 2 i 3 i jestem cała w ziemi. I to są, to się nazywa nolina, całą nazwę napiszę Wam tutaj. Słoniowa stopa, tak się określa tą roślinę, bo ona jak potem będzie rosła, właśnie to są maluszki. I jeszcze tutaj nie widać tego ciekawego pokroju. Pokażę Wam jakieś zdjęcia dorosłych roślin. Ona jak potem będzie rosła, to na dole właśnie ma taką bulwę i ta bulwa dalej jakby wyrasta w pień, więc właśnie tak dziwny ma pokrój ta roślina i w tej bulwie i tym grubym pniu gromadzi wodę i składniki odżywcze. No i właśnie na górze ma taki pióropusz takich cienkich, śmiesznych liści. Generalnie taka śmieszna jest ta roślina, taka dziwna bardzo. Mam dla niej fajne miejsce właśnie tutaj, będzie sobie stała na stoliku. Bo wiecie, coś takiego postawicie gdzieś głęboko, daleko na jakiejś półce, to jakby nie będzie widać w ogóle. A właśnie ona jest taka ciekawa, że taki ma ciekawy ten pokrój, że warto by było, żeby była w jakimś widocznym miejscu. No i właśnie, są 3. Kurczę, tutaj jedna bulwa mi wypada. Trzeba to będzie jakoś ustabilizować. To jest roślina, której nie przeszkadza pełne słońce, nie przeszkadzają jej przeciągi, suche podłoże. Ona naturalnie chyba występuje w Meksyku, właśnie na terenach takich półpustynnych, więc jak tam zapomnicie podlać, to nic się nie powinno stać, właśnie przez to, że tutaj ona gromadzi sobie wodę i składniki odżywcze. Powiem Wam szczerze, że teraz żałuję, że nie wzięłam 3 takich doniczek, a jak ja to planowałam? Już wiem, jak to planowałam. Bo właśnie tak jak Wam mówiłam, dla bananowca od razu lepiej kupić większą doniczkę. Ja też go przesadzę od razu w coś większego. I plan był taki, żeby w tą osłonkę, gdzie tutaj jest wkład z dziurkami, włożyć tego bananowca. Natomiast nie wiem, czy trochę nie przesadziłam z rozmiarem. Ale chyba spoko będzie to wyglądało. Jak tutaj ta roślinka będzie wyżej. O, coś takiego. Nie, chyba będzie ok. No, i jak ona będzie szybko rosła, to tutaj nie będzie to tak dziwnie wyglądało, że jest duża osłonka i mała roślinka. Dobra, więc taki jest plan na tą roślinkę. A te 2 maluchy na razie zostawię chyba w tych kokosowych doniczkach. A może gdzieś tam z czasem poszukam jakichś ciekawych osłonek. Dobra, powiem Wam, że to na razie naprawdę wygląda jak zielona cebulka.
Więc trochę śmiesznie. Jestem ciekawa, kiedy to nabierze ciekawszej formy. No zobaczymy, jak będzie rosło. Odcinek o roślinkach, które są bezpieczne dla zwierząt, już na kanale kiedyś się pojawił, więc tutaj będziecie mieć odsyłacz, możecie sobie zajrzeć. Jeżeli interesują Was takie tematy i chcielibyście, żeby na kanale pojawiało się więcej informacji o roślinkach bezpiecznych dla zwierząt, to piszcie w komentarzach. Będę uwzględniała Wasze komentarze w moich planach na kanał. Dajcie znać, która z tych roślinek najbardziej Wam się podoba. Mi chyba ta kalatea. No te liście ma przepiękne. I jest w bardzo dobrej kondycji. No dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli dotrwaliście do końca, to zostawcie w komentarzu ikonkę roślinki. Zapraszam na mojego Ineli Instagrama i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!